Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 12:35. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest sierżant Beata Dębska, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Rzecznik prasowy drugiego wojskowego szpitala polowego. Tak. Drugiego wojskowego szpitala polowego, przepraszam, dobry, a mówimy o drugim serdecznie. Szpitalu polowym Wojska Polskiego, dlatego że jest decyzja o wysłaniu, zwiększeniu pomocy ze strony Polski dla Turcji i Syrii dotkniętych tragicznym trzęsieniem ziemi. Mówi się już o ponad 11 tysiącach ofiar śmiertelnych. W jaki sposób możemy pomóc i co jest najbardziej wymagane, jeżeli chodzi o tę pomoc, czego tam najbardziej brakuje? Więc witam serdecznie jeszcze raz pana redaktora, szanowni państwo. Zgodnie z akceptacją pana ministra obrony narodowej, resort obrony narodowej udzieli wsparcia Turcji w rejonie dotkniętym kataklizmem. Jakie to będzie wsparcie? Będzie to wybudowanie, postawienie mobilnej placówki medycznej poziomu pierwszego. No wiadomo, nie dla każdego jest znana terminologia placówki medycznej poziomu pierwszego, bo też nie do końca jest zorientowany, w jaki sposób i jak udziela się tam pomocy. Więc jak gdzieś tam wstępnie tylko podkreślę, że jest to punkt pomocy medycznej, czyli jest to punkt, w którym będą ci poszkodowani wstępnie zaopatrywani, skontrolowani, będą tam wstępnie diagnozowani. Nie jest to niestety żaden punkt, gdzie ci pacjenci będą hospitalizowani. No wiadomo, my tutaj ze swojej strony będziemy zabierać odpowiedni sprzęt medyczny i wyposażenie medyczne. No i co idzie jeszcze najważniejsze za tym? Wyspecjalizowanych i wyszkolonych personel medyczny. I tutaj mówimy o lekarzach, o pielęgniarkach i o ratownikach medycznych, którzy są w strukturach sił zbrojnych. Czy wiemy już, jak silna będzie to obsada, czy w szczegółach nawet? Bo słyszałem o kilkudziesięciu osobach, no ponad 50, które tam się pojawią. Dokładnie, to nie są żadne przekłamania. Jest to ilość około 52 żołnierzy, mówimy tutaj o medykach. Wiadomo, że zastana sytuacja, która gdzieś tam będzie dała się poznać, czy taka ilość personelu medycznego jest wystarczająca, czy też nie, no da też obraz naszym dowódcom do podjęcia ewentualnych decyzji, czy zwiększyć liczebność tego personelu medycznego. Także wstępnie jest to ilość 52 medyków. Mhm. Czy dopuszczacie taką możliwość, że no tak jak pani wspomniała, że tam nie będzie takich warunków do leczenia tych ludzi, ale tego, że jakaś część będzie przewożona do Polski? Na ten temat no to już prosiłabym o kontaktowanie się może z Centrum Operacyjnym albo dowództwem generalnym, którzy będą mogli w pełni wypowiedzieć się na ten temat. No, ja tutaj z racji piastowanego stanowiska, jakim jest rzecznik pracowy drugiego Wojskowego Szpitala Polowego, mogę się jedynie wypowiedzieć na temat zadań, które realizacji zadań, które my otrzymamy do wykonania. Pytanie też, czy ten drugi wojskowy szpital polowy, skoro został wskazany i lekarze, i pielęgniarki, i żołnierze związani z nim zostali wskazani do tej roli, ma doświadczenia w tego typu misjach wcześniej? Jeżeli chodzi o personel medyczny, tutaj, który wchodzi w struktury drugiego wojskowego szpitala polowego, jest to personel, który zdobył ogromne doświadczenie medyczne na misjach bojowych, pokojowych, więc to są ludzie, którzy stricte mieli do czynienia z przypadkami, gdzie pojawiały się obrażenia wielonarządowe, masowe, gdzie te warunki udzielania pomocy były dosyć mocno ograniczone z racji tego, w jakich strefach klimatycznych się znajdowali. Też pytanie, bo to pojawia się zawsze przy tego typu misjach, czy
To jest jakby samodzielna inicjatywa strony polskiej, czy to jest tak, że odbywa się to w ramach NATO? Wiadomo, że Turcja jest członkiem NATO i że inne kraje też wysyłają tę pomoc. No, odnośnie podjęcia decyzji, dlaczego Polska bierze udział w zwalczaniu tutaj kataklizmu, no to już jest pytanie do moich przełożonych. Mhm. I czy przewidujecie, a przynajmniej docierają do was sygnały, że ta pomoc może być zwiększona, czyli że nie poprzestanie się na tych ponad 50 osobach, bo no już teraz, kiedy o tym rozmawiamy, pojawiają się dosyć takie alarmistyczne tony, jeżeli chodzi o media światowe, także media tureckie, o tym, jak duża skala pomocy jest tam potrzebna na miejscu. Z mojej strony ciężko jest mi powiedzieć o liczebności, o czasie trwania udzielania pomocy. No tutaj jak najbardziej bym odsyłała do wyższych przełożonych o udzielenie takich informacji. Mhm. A z tego doświadczenia, które pani ma i z tych rozmów, ile taki pobyt naszych lekarzy, pielęgniarek i żołnierzy może tam wynieść? Bo mamy takie doświadczenia z różnych tego typu tragedii na całym świecie. Oczywiście, że mamy tego typu doświadczenia, jednakże wpierw należałoby ocenić sytuację, jaka jest w Turcji, zobaczyć, jak to się przekłada na siły i środki tutaj wydzielane z Polski. Bo wiadomo, no nikt tutaj nie będzie z fusów wróżył i nie będzie zakładał, że to będzie trwało kilka dni czy kilka tygodni. Mhm. Także wydaje mi się, że no najważniejsze to jest wykonanie jakiegoś wstępnego rozpoznania i zorientowanie się do sytuacji, jaka jest obecnie tutaj w Turcji. Kiedy rozmawiamy o drugim szpitalu polowym z Wrocławia, to wojskowym szpitalu polowym z Wrocławia, to może przytoczmy też taką informację, która dla laików i dla większości słuchaczy no jest pewną niewiadomą. Co taki drugi wojskowy szpital polowy robi na co dzień, jeżeli nie jest zaangażowany w konflikty zbrojne, pomoc na miejscu, gdzie są konflikty zbrojne, albo pomoc na miejscu, gdzie są takie tragedie, jak obecne trzęsienie ziemi? Czy to jest tak, że to jest normalny szpital, normalnie działający i to są normalnie pracujący lekarze, czy to czeka w gotowości, bo wielu ludzi nigdy nie miało do czynienia z taką jednostką? Wiele osób gdzieś tam myli placówkę medyczną z naszą jednostką wojskową, bo my jesteśmy jednostką wojskową. Zadania związane z udzielaniem pomocy, wsparciem humanitarnym, czy też udział naszych żołnierzy w misjach jest na stałe wpisana w zadania tutaj realizowane przez drugi Wojskowy Szpital Polowy. Wiadomo, w większości przypadków etaty są przewidziane dla medyków, którzy tak naprawdę na co dzień doskonalą swoje umiejętności i specjalizują się czy to w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym, na różnego rodzaju oddziałach, tak by mieć cały czas styczność z pacjentem, żeby w pełni móc udzielić udzielić pomocy poszkodowanemu. Dodatkowo szkolenia, kursy, no i tak jak mówiłam, też wyjazdy różne zagraniczne, bo one nadal trwają. Tu też na koniec już pytanie, nie wiem na ile może pani rzecznik na to odpowiedzieć, ale zawsze przy tego typu okazjach pojawia się pytanie, czy to jakoś osłabia możliwości Polski na przykład pomocy dla Ukrainy i ukraińskich żołnierzy, bo mówiono o tym, że będą leczeni w Polsce. No na ten temat to też tutaj no chciałabym, nie chciałabym się wypowiadać, tylko prosiłabym o ewentualny kontakt z wyższymi przełożonymi. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 była rzecznik prasowa sierżant Beata Dębska, rzecznik drugiego Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam serdecznie.